no wiadomo, no trzeba to jakoś zabezpieczyć, żeby tutaj za dużo sprzątania później nie było, bo to jest też szans. Na tym też się dużo czasu traci, poza tym no, trochę my sprzątamy, trochę pracownicy, którzy tutaj są na stałe zatrudnieni w szpitalu. No tak trzeba robić, żeby jeden drugiemu nie utrudniał, o, w ten sposób powiem. No teoretycznie można nic nie robić, ale to jest kwestia tego, jak to podchodzi do życia, do kary, no do wszystkiego, żeby odpokutować trochę, żeby komuś pomóc. Można pomóc, jest okazja. No przede wszystkim no, zabicie czasu, żeby nie siedzieć bezczynnie. No, zabicie czasu też, no, w więzieniu jednak jest go nadmiar. Przede wszystkim naprawianie, może bardziej naprawianie pęknięć, jakichś tam dziur pęknięć i malowanie. Ja mam stary wyrok, który no, sprzed 6 lat wyrok, który teraz się sąd dopatrzył. No, jest to rozwój. To znaczy ja zawsze starałem się o pracę w więzieniu. I zawsze, jeśli była taka możliwość, jeżeli zakład karny dysponował miejscami pracy, to starałem się jakąś tam pracę osiągnąć. No, tutaj też pracowałem wcześniej na terenie zakładu karnego. W tej chwili no, spełniałem jakieś tam kryteria. Jest to praca również w moim zawodzie z wolności, więc no, zostałem oddelegowany tutaj. Jak wygląda dzień? Wstajemy o 4 rano, o 5 opuszczamy zakład karny. 2 godziny czasu, żeby dojechać, bo dojeżdżamy z drugiego końca Łodzi. I tak samo z powrotem. Pracujemy do 14, o 16 się meldujemy już w zakładzie karnym. Ogólnie no, odświeżamy cały oddział szpitalny. W grę wchodzi malowanie całego oddziału. No, trzeba się śpieszyć, no bo jakby nie było, pacjenci czekają. Jest to jakiś tam na pewno przywilej, no, ale nie, no, nie jest to jedno zazębia drugie, no bo na terenie zakładu karnego większe możliwości są, że pracuje się odpłatnie. No my, mając przywilej opuszczenia zakładu karnego, ale pracujemy za darmo, prawda? I nikt też nie narzeka na to. Nie no, atmosfera jest naprawdę rewelacyjna, jest wszystko w porządku, nie mogę tam złego słowa powiedzieć. I no każdy jest życzliwy, nikt nie patrzy na to, że my jesteśmy z zakładu karnego. Jesteśmy traktowani jak normalni obywatele społeczeństwa. Nie ma tam jakiegoś problemu z tym. Między nami też jest okej, także. Siedzenie w miejscu to jest cofanie się. A tu na każdym kroku jednak jest możliwość poznawania nowych ludzi, rozwijania się i nie tracenia rzeczywistości, nie przerywania tego, co no jest cały czas kontakt z ludźmi po prostu.